starali się przekonać tą dziewczynę i jestem ciekawy, nie? Co tutaj muszą na... Dobrze, obejrzyjmy najpierw. Ja na koniec wam opowiem historię. Jesteśmy na świeżo przed publikacją filmu i chciałbym, drodzy widzowie, żebyście bez uprzedzeń obejrzeli dalszą część materiału. Tutaj nie ma żadnego wybielania, po prostu tu są czyste fakty. Ja z Olą się znam bardzo długo i jest to moja jedyny tak naprawdę świadek, który może cokolwiek powiedzieć. Zapraszam. Na samym początku chcę tylko powiedzieć, że mam przy sobie telefon, ponieważ materiał jest na tyle poważny, że nie chcę niczego pominąć i będę posiłkował się wiedzą po prostu z telefonu. Cześć. To jest 19-letnia Idelti, mało lat, a to ja, Bowsder. Mocny zabieg na start. Czekajcie, ja aż zobaczę, jakie on zdjęcia wysyłał do tej wtedy 13-latki. Kurwa, transfer wygasł. A, to ona mi prześle to jeszcze raz. Mam pobrane, ale na drugim kopie. Jakby ona jest załamana teraz, ale dobra, to najwyżej później to wrzucę, pójdę po laptopa. Bo w tym filmie podobno on zlikował, o kogo chodzi, mimo że były prośby, żeby zostawić już te dziewczyny w spokoju. I ona jest teraz załamana. Dobra, oglądamy. Chciałbym, żeby każdy zapamiętał to zdjęcie, bo jest to dla mnie naprawdę kluczowe. Albo Konop podeślę. Materiale. Na samym początku prosiłbym również wszystkich, byście obejrzeli ten materiał do końca, bo jest to najważniejszy i najcięższy dla mnie film w mojej karierze. Na samym wstępie chcę powiedzieć o tym, że chciałem nagrać taki materiał wcześniej, a nawet tak jak mówił Mandzio, zdetonować to wszystko na konferencji Fame, ale dla dobra śledztwa chłopaków, tak jak prosił mnie Sylwek, nic nie zrobiłem. Nie bez powodu jest tu także drugie krzesło, bo nie jestem tutaj sam, ale mojego gościa zaproszę za chwilę. Zacznijmy od początku. Nie śpię już 30 godzinę, więc mogę być trochę zmielony, ale obiecałem sobie, że nie zasnę, dopóki nie pokażę wam całej prawdy. Jeśli chodzi o moją świadomość w sprawie Stewarta i Julii, tak, byłem świadomy, że spotkał się z Julią, ale wiedziałem tylko o niej i byłem zapewniany, że złapali się tylko na jedzenie w Manchesterze. No kurwa, czyli jednak racja. Ta dziewczyna, my ją bardzo długo musieliśmy przekonywać. Ja jej obiecywałem anonimowość. W moim materiale poprosiłem, żeby nie podawać szczegółów, że jeżeli zdają imię, nazwisko i jakieś szczegóły, żeby tego nie podawali. A on podał jej imię i jeszcze kurwa podał miejsce, nie? I teraz ludzie będą, ja pierdolę, kurwa mać. I ona jest załamana teraz, nie? Bo nawet Konop mi wysyłał, że ona teraz jest, bardzo przeżywa to. Ja tego kurwa nie rozumiem, po co podawać? Jakby już imię to już rozumiem, bo nawet Fagata powiedziała. Ale po co te miejsce? I nic więcej się nie wydarzyło. Wiedziałem tylko to, tak jak większość internetowych twórców, którzy byli na TeamSpeaku. Byłem niedojrzałym emocjonalnie chłopakiem, który 8 lat temu nie miał pojęcia, co wtedy zrobić. Byłem zakompleksionym piwniczakiem z pryszczami na twarzy, potrafiącym jedynie grać w League of Legends i Minecrafta. Mówiłem, że mam 1,90 m wzrostu, bo zawsze był to mój kompleks. Ten film się bardzo źle zestarzeje, bardzo źle. Bo chyba Bogdan nie jest świadomy, co Stu pisał, jakie sytuacje opisywał, jakie rzeczy już ma Konopski. Tego wtedy pod takim kątem, jak zrobiłbym to dziś. Dziś z perspektywy czasu strasznie żałuję tego, bo może mogłem coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o wiadomości do Julki pokazane w materiale Sylwestra, to tak, pisaliśmy. Ale głównie wiadomości opierały się na temat moderowania TeamSpeaka. Uważam, że wiadomości pokazane w filmie Sylwestra były obrzydliwe i nie chcę się usprawiedliwiać. Ale w tamtym czasie na TeamSpeaku panował taki żargon. Na serwerze głosowym gracze wyzywali się, pisaliśmy jakieś toksyczne wiadomości, dziewczyny były uprzedmiotowywane i 10 lat temu nikt na to nie patrzył w taki sposób, jak patrzymy dziś. Nagrywaliśmy bekowe disy na TeamSpeaku i generalnie żartowaliśmy z dziewczynami i mieliśmy koleżeński kontakt. Z perspektywy czasu uważam, że to było mega chujowe i przepraszam za to. Kiedyś też żartowało się inaczej, była inna poprawność polityczna. Wiedzieliśmy wszyscy, ile Julka miała lat, ale na TeamSpeaku nikt nie miał o to problemu. Opierdol mi kolbasę, nienawidzę cię XD. Bo dzisiaj jakby zostało dokopane głębiej, bo się okazało, że Boxdel też usunął jednego Facebooka i zostało to dokopane. Mandzio też potwierdził, że to jest Facebook Boxdela, że jakby będą te rozmowy jeszcze wcześniejsze, z wcześniejszego czasu. Więc ten materiał Boxdela może się bardzo źle zestarzeć. Czyli jedno trzeba przyznać, minęło 10 lat, a Boxdel dalej o tym łapaniu za szyję. Dziwne. To nawet jest pisane jak internetowy troll. Sama Julka pisała pod postem jednego z administratorów.
Każda osoba, która w najbliższym czasie ma zamiar do mnie pisać tylko dlatego, że chce akredytację na któryś z moich eventów, proszona jest o usunięcie. O, czekajcie, bo ja się zgubiłem. Grywaliśmy bekowe disy na TeamSpeaku i generalnie żartowaliśmy z dziewczynami i mieliśmy koleżeński kontakt. Z perspektywy czasu uważam, że to było mega chujowe i przepraszam za to. Kiedyś też żartowało się inaczej. Była inna poprawność polityczna. Wiedzieliśmy wszyscy, ile Julka miała lat, ale na TeamSpeaku nikt nie miał o to problemu. Opierdol mi kolbasę, nienawidzę cię XD. To nawet jest pisane jak internetowy troll. Sama Julka pisała pod postem jednego z administratorów. Powiem wam tak, nie? Bo to się robi już bardzo przykre. Jak Boxel do mnie zadzwonił wczoraj, już po tym moim materiale, no to ja tam pogadaliśmy chwilę, ja powiedziałem, że na koniec dam ci jedną radę. Tak, no bo tutaj dam ci jedną radę, nie? I mu powiedziałem, poczekaj na materiał Konopa. Cierpliwie, nie podejmuj żadnych ruchów. Poczekaj na materiał Konopa. Bo niestety mam takie wrażenie, że Konop podważy całkowicie ten film. I Boxdel na tym jeszcze bardziej straci. Ale to już jest jego decyzja. Wiadomość typu, a jak dam ci dupę, to dostanę akredytację? I to, co ona napisała, też było żartem. Taka była konwencja. Więc powstrzymajcie się też od oceniania Julii, bo nie o to w tym materiale chodzi. Sylwek, sam podobnie żartowałeś na Asku i również jak... A, odbicie piłki. Natomiast Boxdel, nawet ze mną gadałeś o tym Asku i się śmiałeś z tego. Ja nigdy nie pisałem do tak młodych dziewczyn. Nie spotykałem się z takimi młodymi dziewczynami, ale okej, okay, jakby rozumiem, że chcesz tutaj odbić, okej, okay, niech będzie. Jak ja... Nie spotkałeś się z żadną 14 czy 15 lat złotych. Nie jestem złym człowiekiem. Byłem małolatem. Sam podobnie żartowałeś na Asku i również jak ja, nie spotkałeś się z żadną 14 czy 15 latką. Kurwa, to też się może. Nie jestem złym człowiekiem. Byłem małolatem. Nie prosiłem Julki o żadne nudesy, nie prosiłem jej o żadne softy. Wiesz o tym, Sylwek, bo Julia ci o tym mówiła. Czy kiedy... Znaczy tak, jeśli chodzi o Julię, przynajmniej z tego zapisu, z tych zapisu rozmów, które ja dostałem, to faktycznie Boxdel nigdy nie napisał wyślij mi coś, nie? Inni pisali, on nie, do niej, bo tak jak mówię, w materiale Konopa będą przedstawione kolejne jakby, kolejne dziewczyny i tak dalej. I co tam będzie, no to się już okaże. Kiedykolwiek doszło do jakiegokolwiek kontaktu lub spotkania na żywo, nigdy nie spotkałem się z osobą poniżej 15 roku życia. Byłem durnym 19-latkiem, małolatem, który trollował, grając w gry. Nie skupiałem się w tam... Ale też nikt jakby nie powiedział w tym materiale, że mógł się spotkać. Natomiast czy się spotkał, to ja już tutaj zapytałem. W tym czasie nad analizowaniem tego, co mogę mówić, a czego nie. Dziś nie jestem tym samym człowiekiem. Jestem 10 lat starszym gościem. Moja mama płacze. Rodzina kwituje mnie za głupie wiadomości. Ja nie chcę szukać... Okay, w ten sposób będzie ten materiał przebiegał. ...sprawiedliwień, ale biorąc pod uwagę to, co zrobiłem ja, do tego, co zrobił Stew, Gonciarz czy Gargamel, dlaczego to ja obrywam najmocniej ze wszystkich? Znaczy, akurat to, że Boxdel najbardziej obrywa, to ja też na przykład dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą, że czemu Dubiel w ogóle nie ma żadnych statementów, a Boxdel jest tak... No ale to podobno na Dubiela też zaraz będą różne statementy. Natomiast kurwa, wiecie, te statementy też się pojawiły chyba dlatego, no bo ludzie mniej więcej już mają przecieki, co się pojawi u Konopa. Serce mi się kurwa rozpierdala, bo znacie mnie i ja nie jestem złym człowiekiem. W materiale Sylwka zostałem wrzucony do tego samego worka co Stewart. Poświęcone zostało mi 1,5 minuty z 30 minut. Gość, który pisał takie obrzydliwości, nagabywał, postawiony obok mnie. Znaczy, ja Boxdela wrzuciłem do worka osób, które wiedziały, natomiast no, nie mogłem zataić tych wiadomości, że on też pisał do dziewczyny. Bo ja nie wiem, czy on ma teraz do mnie pretensje, czy o co chodzi. Ludzie, ja biorę wszystko na kratę jak dojrzały facet. Chcę też powiedzieć, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i dziś dopiero zobaczyłem, jak wielu ludzi odwróciło się, nie słuchając nawet drugiej strony. Chcę też podziękować mojej byłej dziewczynie Madzi, która ma złote serce i... Kurwa. Kurwa, on jest przerażony, on jest przerażony. Czy to utrzyma Magdę przy milczeniu? Kurwa, nie I sama pomogła mi przy researchu screenów. Dziękuję.
Mimo walki, jak tylko się dowiedziałem o tym, że chłopaki pracują nad filmem, starałem się Sylwkowi dostarczyć jakieś materiały dowodowe. Na przykład dziewczyny, które były rozpijane przez youtuberów na materiale Sylwestra, były ode mnie. Szkoda, że tego nie powiedziałeś, Sylwek. Tak, to prawda, ale teraz ja powiem całą prawdę. Boxdel, bardzo długo go pytałem, czy ty jesteś w to zamieszany, czy ty coś wiesz. On mówi, nie znam żadnej dziewczyny, nie pamiętam w ogóle nazwisk i tak dalej. Dopiero zaczął mówić w ostatnim tygodniu i ja powiedziałem mu, chłopie, ja i tak robię ten materiał. I on później zaczął gadać, że jak mogę odzyskać twoje zaufanie, wiem, że straciłem całkowicie twoje zaufanie i tak dalej. To ja mówię mu, to staraj się mi pomóc teraz rozwiązać tą zagadkę. I on faktycznie przywiózł te dwie dziewczyny. No ale jak już mam powiedzieć całą prawdę, no to one też powiedziały, że mówiły o tym Boxdelowi wcześniej, o tej sytuacji i że wtedy nie odpisał, nie? Czy tam nie odebrał. I Boxdel mi to wytłumaczył, że bo ja myślałem, że im chodzi o coś innego. Olka jako jedyna jest transparentna i nie ukrywa twarzy, a jest olbrzymią skarbnicą wiedzy o tym, co się działo. Tylko na pierwszym wywiadzie trochę źle zostało to poprowadzone i pozwoliła na niedomówienia, a dziś nie chce już unikać odpowiedzialności. Zapraszam cię, Olcia. Hello. Nie będziemy tam gadać od rzeczy teraz i tak dalej, tylko po prostu... Ja jestem ciekawy, jak Konop to wszystko poprowadzi, bo teraz jest jakby... Teraz od niego dużo zależy. Dobra, ja nie będę na razie gadał, ale się zastanawiam... Dobra, poobserwuję w ogóle tą dziewczynę w tym wywiadzie, ale tu są jakieś, kurwa, dziwne akcje. Przekażmy widzom to, co najważniejsze. Tak jak było. Tak jest. Więc w sumie tak, żeby zacząć, to z Michałem znamy się już naprawdę bardzo długo. Każdy na TeamSpeaku wiedział, że Michał po prostu jako admin nie pozwalał na takie akcje. Co? Na jakie akcje Michał jako admin nie pozwalał? Byliśmy z Michałem w sobie bardzo zauroczeni i fakt, że dzieliły nas tylko 4 lata spowodowało, że mieliśmy ze sobą bardzo dobry vibe. No, finalnie nam nie wyszło. Potem spotkałam się z pewnym kanałem komentarzy, żeby opowiedzieć historię z Michałem, ale jak na chłodno przeanalizowałam sytuację, to wycofałam zgodę na udostępnienie moich rozmów z Michałem. Ten materiał się może naprawdę bardzo źle zestarzyć. Ja pierdolę. Bo de facto nasza prawdziwa relacja zaczęła się, gdy miałam już 15 lat, a Michał 19. Wcześniej już sobie trochę pisaliśmy, ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Obydwoje byliśmy wtedy niepełnoletni. Dzieliło nas niewiele, ale nie przetrwało to niestety próby czasu i odległości. Mieszkaliśmy od siebie dosyć daleko. Mieliśmy się kiedyś widzieć raz na meetupie, ale jak tylko mnie zobaczył, Michał wyszedł z hali, jak tylko mnie zobaczył, to od razu z powrotem się schował do hali. To był taki w ogóle też follow-up do tego, że no kurwa, ja byłem wstydliwym gościem, nie? Tylko mnie zobaczył rura z powrotem. A następny raz, potem jak już się widzieliśmy, to już było, jak byliśmy obydwoje pełnoletni. No. Kurwa, Konop. Gdzie jest Konop? Z mojej strony, z tych bezmyślnych rzeczy, które jeszcze zrobiłem w swojej karierze, było... Czekajcie, bo tutaj padło, że relacja się... Kurwa, ja byłem wstydliwy. Michał wyszedł z hali, jak tylko mnie zobaczył, to... Mieszkaliśmy od siebie dosyć dawno. Ile mamy lat? Obydwoje byliśmy wtedy niepełnoletni. Dzieliło nas niewiele, ale nie przetrwało to niestety próby czasu i odległości. Mieszkaliśmy od siebie dosyć daleko. Mieliśmy się kiedyś widzieć raz na meetupie. Do tego, że... To już było, jak byliśmy obydwoje pełnoletni. No, z mojej strony, z tych bezmyślnych rzeczy, które jeszcze zrobiłem w swojej karierze, było to, że... Jak pisaliśmy z Olką, no Olka jakby nigdy nie wysyłała nagich zdjęć, ty nigdy nie wysyłałaś nudesów. Raczej to były takie po prostu hot fotki, nie? Że softy. Takie softy, co wiadomo, że parki sobie wysyłają. To zrobiłem w swojej karierze taki jeden błąd, że wysłałem po prostu to zdjęcie kiedyś do kolegi. No i razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Było mi w chuj głupio ogólnie. Kurwa, to też się źle zestarzeje. Jezus Maria. Mógł naprawdę poczekać po tym na film Konopa i dopiero wtedy odpowiadać.
przez to, bo mieliśmy dobre relacje z Olcią. Olcia jakby zawsze była dla mnie git, a ja odjebałem takie młodzieńczą głupotę. Ale zobaczcie, to jest to, co ja gadałem, że ludzie tutaj, bo raz, dwa, 54 na tak, 5 na nie. Na chłodno, 10 lat, oboje niepełnoletni, 19 i 15, dziękuję. Ola tydzień temu rozesłał moje zdjęcia, byłam załamana, miałam próbę samobójczą. Ola teraz. No to były takie śmieszki, heheszki na TS-ie. Ja trzeba w ogóle tam jeszcze zaraz obejrzeć ten materiał Wontora. No i jest mi wstyd za to. I za to też jakby nawet teraz publicznie bym chciał Cię przeprosić. Bo... Nie ma sprawy. My to przegadaliśmy już dawno temu. Jakby topór jest już naprawdę dawno temu zakopany. Nie. Przecież tydzień temu gadała, że ona na swoim kanale chce wypuścić materiały i że oni muszą piersi wypuścić, że nie chcą poczekać na mój materiał i konopa, że oni muszą pierwsi. A teraz topór, dawno zażegnany jest git, ja nie mam w ogóle pretensji. Jezus Maria, jak to się wszystko pozmieniało, to minął 5 dni raptem, czy tam tydzień. Nie wiem, Mati, jaka woda na Bemowie teraz. Nie mam w ogóle o czym rozmawiać. Jakby to była... Ja sama byłam głupia w ogóle, że wysyłam takie zdjęcia. Zacznijmy od tego, więc... No, jakby też ta cała sytuacja, która jakby ma miejsce, że jakby też był ten wywiad z tym kanałem komentarzy, no to wiadomo, że Olka po prostu nie chciała ukrywać niczego przed nikim, no bo ta sytuacja ze Stu jest no, bardzo wrażliwa, nie? Tak, ale ja też uległam trochę takiej narracji, że jesteś złą osobą, dopiero jakby... 5 złotych. Ta narracja była taka, żeby zapamiętać tylko te złe chwile, ale tych dobrych chwil między nami było o wiele, wiele więcej. No, ja też... Ale jaka narracja? Że kto jej na przykład taką narrację dawał? Jezu, jak tu się pozmieniało. Teraz jest nagle... Ja dostałem w ogóle takiego screena, co ona pisała obok Zdelu, ale ja jeszcze nie mam potwierdzenia, czy to jest prawdziwy screen. A teraz nagle jest narracja, że okej, było kilka złych chwil, ale tych pięknych było więcej. Może na koniec przytulą się i wtulą się w ramiona, że dzięki za wspaniałą relację. Nie rozumiem tego materiału. Więc z nami było o wiele, wiele więcej. No, ja też... Że jesteś złą osobą, dopiero jakby... Ta narracja była taka, żeby zapamiętać tylko te złe chwile, ale tych dobrych chwil między nami było o wiele, wiele więcej. No, ja... Ale poczekaj, Małcin, ja rozumiem, że nie wiem, czy o co tutaj chodzi w tym momencie. Zrobiłeś z Boxdela to samo, co Konop zrobił z Leksiem. Poczekaj, ja powiedziałem, że Boxdel wiedział o tym i pisał głupoty do tej dziewczyny. I pokazałem na to screeny. I Boxdel w tym odcinku powiedział, że pisał głupoty i wiedział o Stu. Czyli jakby całkowicie potwierdził moją narrację. A ty mi piszesz takiego donata? Nie rozumiem tego. Natomiast, tak jak mówię, ten materiał się bardzo źle zestarzeje. I bo wiem, co tam Konop już ma zebrane. Też dla każdego widza chcę powiedzieć, że Olka też jest z TeamSpeaka na przykład. I my dobrze też wiedzieliśmy, jak to tam wyglądało wszystko na tym serwerze głosowym. Dzisiaj są takie chwile, gdzie każdy... analizuje sobie te sytuacje z przeszłości i one po prostu średnio wyglądały, ale jak na chłodno sobie to zinterpretujemy, to my kurwa byliśmy po prostu też małolatami, nie? No, to jakby ocenianie, to nie było tak, że ja miałem 25, 30 albo 40 lat na przykład i pisałem do 15-16-latki, tylko ja sam byłem, wiesz, 19-letnim gościem. Najłatwiej w ogóle jest się wypowiadać osobom, które wtedy nie były w tych TeamSpeakach i w tych miejscach i nie rozmawiało na te same... No, dosłownie pisało do mnie mnóstwo koleżanek właśnie z tamtych czasów. I wszystkie są tej samej opinii, że po prostu wtedy były takie żarty, nie? I że to ogólnie jest bardzo ciężka sprawa do moralizowania, bo to po prostu były inne czasy. No i wiesz, tam w ogóle... A co jeżeli Głogzel to puścił, bo wie, że Konop już nie puści materiałów? Nie no, Konop puści materiał. Kiedyś była totalnie inna... Panie Wardegan, Boxdel będzie w filmie Konopa? Dopiero dołączyłem do czata. Poprawność polityczna też, nie? Że żartowaliśmy z takich rzeczy, gdzie dzisiaj, gdyby
takie żarty w ogóle pojawiły się w sieci, to przecież kurwa to jest masakra, nie? Nie, tak samo... nie powinnam się śmiać, ale no, no to by było... Tak, wiesz, kiedyś kabarety, stand-upy, one też polegały jakby był bardziej na rasizmie, seksizmie, tak, wszystko. Tak, tak, wszystko było. Dzisiaj na przykład na wiele rzeczy nie możemy sobie pozwolić i po prostu dla ludzi też to jest ogromny szok, że jakby, wiesz, że takie teksty były po prostu mówione, nie? Pewne rzeczy, pewne kwestie są adekwatne do pewnych czasów i moralizowanie ich w zupełnie innych czasach nie ma kompletnie najmniejszego. Ej, co tu się stało? Ta dziewczyna była tak agresywna, jak się z nią rozmawiało tydzień temu i inaczej w ogóle gadała, a tutaj co oni zrobili? To się w głowie nie mieści. Na przykład... Nawet, okej, udało mi się przekonać jedną dziewczynę, a przecież jeszcze jest sporo dziewczyn, kurwa mać. Jakieś te takie żarty, które były wymawiane na TeamSpeaku, jakieś takie właśnie te seksistowskie i tak dalej, no to było też robione, wiesz, w inside'owym gronie, nie? Tutaj jakby ktoś się w sumie przyjebał o to, że... 5 złotych. Nie wiem, że... Kurwa, trochę mnie martwi, że ten Konop, bo pisał ciągle ze mną, wiedział, że zaczynam live'a i nagle... Że siedzą na piwie albo piją wódkę na przykład, nie? I gadają o jakichś głupotach, nie? To jakby to jest ten sam vibe po prostu. To nie było publikowane do setek tysięcy ludzi, tylko nasze inside'owe grono jakieś takie, wiesz, teamspeakowe, nie? Tak, no tak jak teraz Twitch ma swoje inside'owe grono, oni też mają swoje żarty i... Tak. I wiesz, i... Jezu, ona teraz zupełnie ma inną narrację, ona ma odpowiedź na wszystko. Bo tutaj akurat mówię o Julce, nie? I o tych tekstach. No to ty też jesteś świadoma, że przecież jeżeli chodzi o... No przecież ja też tak pisałam, jakieś takie żarty durne. I wiesz, i jakby wtedy nikt z nas nie zdawał sobie w ogóle sprawy, że 10 lat później z tego może wyjść jakby tak gruba afera, nie? Ja jestem... Znaczy inną kwestią w ogóle jest kwestia tych żartów, a zupełnie inną kwestią jest to, czy dzieci faktycznie były krzywdzone, czy nie, nie? Mhm. Bo jakby ty z krzywdzeniem dzieci nie masz nic wspólnego, a zostałeś wrzucony do tego samego wora, to jest bardzo nie w porządku moim zdaniem. I ta kwestia żartów to jest jakby kwestia poboczna, a ludzie teraz zrobili z tego totalną aferę bez większego powodu w sumie. Oprócz tego, żeby zaatakować większego... Dobra, czyli werdykt jest taki. Z igły widły zostały zrobione, można się rozejść. Taki jest werdykt i tyle. Jakby okej, okay. Ja wam powiem tak. Jak jesteśmy na tym etapie materiału. Ja w moim materiale rozdzieliłem. Bo ja działałem tylko na tym, co ja posiadam. Nie? Tylko na tym, co ja dostałem. Więc ja to rozdzieliłem, że Stu, Dubiel, później właśnie Fagata, że Boxdel wiedział i też coś tam pisał do tych dziewczyn. Jakby nie wrzucałem go do worka ze Stu. Dużo oberwał, natomiast po filmie Konopskiego to już będzie tak... ciekawy jestem bardzo tego filmu. Ciekawy jestem, jak to się wszystko... Na koniec właśnie pogadam wam w ogóle, co ja o tym myślę. Dobra, obejrzyjmy do końca to. Otwórcę, żeby było głośniej. To jeszcze finalnie, żeby jakby dopełnić ten materiał tym jednym niedomówieniem, które było takie jakby najbardziej cytowane też, odnośnie tego drugiego najbardziej brzydliwego twórcy. To... O kurwa, nie mówcie, że oni złożą na kogoś innego. Ja pierdolę. Chciałbym cię zapytać, kto to był po prostu. To był Wertes. 5 złotych. Aha, czyli ta dziewczyna nie powiedziała mi o Wertesie, bo się bała, że ja mogę, że mam powiązania z Wertesem. Okej. Okay. Wszystko już jest tutaj dla mnie zrozumiałe. Boxer pod swoim filmem, gdzie się tłumaczy, ma więcej łapek w górę niż wyświetleń. Wiesz co, bo to z opóźnieniem też YouTube pokazuje z wyświetlenia. Na przykład mi pokazywało pod filmem, że mam 30 tysięcy wyświetleń, a miałem już w czasie rzeczywistym chyba 400. Więc to akurat nie jest, że ktoś ma więcej łapek niż wyświetleń. I sytuacja jest na tyle obrzydliwa, że ja miałam wtedy 13 lat. Jest to jasne napisane w naszych rozmowach, gdzie ja pisałam, że ty masz 22 lata, bo ja tak normalnie to 13, a on na to, że rocznikowo 14.
Dobra, w ogóle zobaczmy, o jakie to screeny chodzi. To jest u niej, tak? Nie mają w pełni. Ktoś może mi powiedzieć, w który moment jest, że ten youtuber pisał bardziej obrzydliwe rzeczy jakieś niż Stu? Tu? Nie. 5 zł. Oni mieli po 20. To jakbyście mogli, widzowie, w tym filmie, w którym momencie ona mówi, że jest jakiś youtuber, że obrzydliwsza? Każdy podaje jakieś inne. Więc tutaj już nie jest kwestia tego, jakby, że właśnie on sobie żartował w jakiś sposób. Nie, on dążył do spotkania, zapraszał mnie do swojego miasta rodzinnego, w którym jeszcze kiedyś mieszkał. I to jest jakby zupełnie... Ja też oceniam jakby mowę ciała, nie? Obserwujcie Boxdela. ...sobie żartował w jakiś sposób. Nie, on dążył do spotkania, zapraszał mnie do swojego miasta rodzinnego, w którym jeszcze kiedyś... Uniesienie brwi. Widzicie takie, o, aż tak robił? Czyli on sugeruje widzowie, że on nigdy wcześniej nie słyszał tej historii. Pierwszy słyszę. Niemożliwe. ...gdzieś mieszkał. I to jest jakby zupełnie już inny poziom krzywdy niż głupie żarty, więc musimy po pierwsze nauczyć się to rozróżniać, bo taka osoba jak Vertest jest po prostu szkodliwa bardzo. Okej, okay, czyli tu będzie teraz przeniesienie całości na Verteza, okej. Okay. Znaczy Vertest też oczywiście tam też będzie w materiale Konopa zawarty. Nie wiedziałem, że oni tak przeniosą. No kurde. No też ciekawe, czy Vertest się wypowie. Bo też wiecie, jak dojdzie do rozłamu po tamtej stronie, a wydaje mi się, że dojdzie do rozłamu, to dopiero się zacznie. Jakby na przykład Stu zdecydował się powiedzieć wszystko, co wie o innych, nie? O kurwa, to już by było sieka. I ja nie mam z nim kontaktu. Już od bardzo dawna nie mam z nim kontaktu. Nasze drogi już bardzo dawno temu się rozeszły, więc ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy on kiedykolwiek z tego wyrósł. Więc, znaczy nie wiem nawet, czy się da z tego wyrosnąć, szczerze powiedziawszy. Ale no, to jest moim zdaniem, przynajmniej w moim prywatnym odczuciu, jeżeli chodzi o moje historie. W mojej historii, moim zdaniem, na numer jeden, jeżeli chodzi o obrzydliwość, był Vertest, dopiero potem Stewart. Bogdan to jakieś tam 350 miejsce dopiero zajmował. Bo jednak byłam młodsza o rok. Mimo, że to nie jest taka duża różnica, to jednak mentalnie to jest dosyć duża różnica. No ja nie widzę sytuacji, w której ja miałabym 22 lata. Ej, kurwa, ten Konop nie odczytuje, nie? 5 zł. I chciałabym się spotkać z 13-latkiem. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. I tam jest chyba jeszcze ta sytuacja z tą wycieczką, nie? Tak, no to widziałeś. No kurwa, Boxdel, przed chwilą grałeś kilka razy takie, o, jakbyś pierwszy raz słyszał, a teraz jakby dokładnie wiesz, jaka będzie dalsza część historii, jakie tam jeszcze są wątki. Niedobrze zrobiony materiał. Zresztą wszystkie, planowaliśmy... Czy raczej on planował? Nie, no planowaliśmy wspólnie, żeby jakoś znaleźć taki sposób, żeby zabrać mnie z wycieczki szkolnej z Warszawy. Żebyśmy mogli trochę czasu sam na sam spędzić. Tam jest w rozmowie, że obiecałam mu całusa, że się nie wywiązałaś. No ogólnie no, ta relacja była bardzo obrzydliwa, patrząc z perspektywy... 5 zł. Obiecałem ci buzi i się nie wywiązałaś, bo tamta laska do mnie... przyszła, co to? Ile ona miała lat? 7. 13. Ja pierdolę, kurwa. To rozumiem, są wiadomości z tym Vertezem, tak? Tyle czasu ja jestem w stanie stwierdzić, że dla mnie to była taka relacja, że pierwszy raz płeć przeciwna mężczyzna mi okazał jakiekolwiek uczucie i taką uwagę. I dla mnie to była psychologicznie jakby bardzo ważna relacja pod tym względem, że jakby zyskiwałam pewność siebie w tym, że mnie mężczyzna się mną interesuje
I wtedy nie zważałam w ogóle jakby na to uwagi, bo w sumie nawet do tej pory tak mam, że i tak bym preferowała troszeczkę starszego od siebie faceta, jeżeli chodzi o związek. Ale wtedy, no teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, to jest po prostu no obrzydliwe i aż mi się cofa na samą myśl o tym. A i jeszcze mam jedną tylko rzecz do dodania, bo nie będziemy w tym materiale poruszać w większości kwestii jakby związanych z Wertezem. Ja po prostu przekazałam te materiały do pewnego kanału komentarii i ta osoba po prostu zajmie się jakby opowiedzeniem tej historii, bo też, tak jak mówię, ja no, nie siedzę w tym świecie, więc też nie wiem za bardzo, jak przemawiać do... Ja pierdolę, czy oni chcą w ten sposób to rozegrać? Czyli to wszystko, co mi Konop gadał, to jest prawda, nie? Właśnie ona na pierwszym spotkaniu mówiła, że chodzi o Boxdela. Wczoraj zadzwoniła do Konopa i mówi, a to o Werteza chodziło wszystko. Ja właśnie się zastanawiam, czy oni naprawdę chcą zrobić coś takiego? I oni kurwa chcą to zrobić. Kurwa, nie zazdroszczę teraz Konopowi, on ma teraz strasznie skomplikowaną sytuację. Społeczeństwa na YouTubie, więc po prostu zajmie się tym ten kanał komentarzy, żeby to było jak najlepiej zrobione. No i to też jest dziwne, bo teraz mówi, że kanał komentarzy to zrobi jak najlepiej, a wczoraj mówiła, wyzywała Konopa chyba od świń, że masz nic nie wrzucać, nie życzę sobie, żebyś wrzucał cokolwiek, bo ja nie chcę uczestniczyć już w ogóle w tej sprawie. A teraz nagle łup i ubok zdala na kanale. Jezus Maria, jak tu się zmienia. Powiem wam, że za kulisami to ta sprawa jest tak zagmatwana, że to się w głowie nie mieści. I żeby już nie zostawić przede wszystkim żadnych niedomówień, żeby to było po prostu zrobione na tip-top. No i z mojej strony podsumowując to wszystko, to ja nie szukam usprawiedliwienia, ale uważam, że... Słuchaj, tak, wszystko będzie zależało teraz od filmu Konopa. Pytanie, co on nagrywa, w których momentach? Czy nagrał dokładnie całą ich spotkanie i rozmowę? Czy nie nagrał? 5 złotych. Ale Konop raczej nagrywa wszystko. Tylko że problem jest taki, że nie odpisuje od 20 minut. Ale to też spokojnie, nie no, pewnie coś robi, może nagrywa. Uważam, że dostałem za duży wpierdol po prostu. I 10 złotych. Nie chcę być w tej samej szufladce po prostu co Stewart. Nie powinieneś być w tej samej. Jakby dla mnie Boxdel nie jest w tej samej szufladzie co Stewart. Jest w innej. Samej szufladce co Stewart. I po prostu jakby najbardziej mnie męczy to, że moi rodzice jakby... Kurwa mać. 5 złotych. Dobra, tutaj się powstrzymam od komentarza, ale przy... Dobra, po prostu się powstrzymam od komentarza, ale... 5 złotych 55 groszy. Jakby Stu też dokładnie mówi te same rzeczy, nie? I wiem, jakie Boxdel miał zdanie o tym, że Stu używa takich argumentów. I teraz poszło to dokładnie to samo. To mnie... Nie potrafię sobie po prostu jakby tego w głowie przetworzyć, co ja będę miał teraz, jak ja pojadę na jakieś urodziny albo na jakieś, nie wiem, wesele, kurwa. Wiesz, o co chodzi, że... 5 złotych. Jak łatwo jest zniszczyć po prostu, jakby wiesz, człowiekowi życie, nie? Bez solidnych dowodów. Ja nawet nie... Ja wtedy nawet nie... Czekajcie, bez solidnych dowodów. Czy jakikolwiek, na przykład, czy jakakolwiek rzecz użyta w moim filmie jest nieprawdziwa?
sami mówili, że w tym filmie przedstawiłem prawdziwe rozmowy i tak dalej. A teraz pada stwierdzenie, że bez solidnych dowodów, chyba że im chodzi o jakieś inne, jakieś filmy na TikToku czy coś. Myślałem, że kiedykolwiek spotkałoby mnie coś takiego, to było tak głupie z mojej strony po prostu, że... Ale to nie byłem w stanie tego przewidzieć, nie? Ja... Kara powinna być adekwatna do czynów moim zdaniem i Michał w tym miejscu w ogóle kompletnie nie zasłużył na to, co go spotyka. Bo... No nie, po prostu nigdy nie zrobił nieletniej krzywdy. Wiesz, ja... Dostaję te DM-y, kurwa, od ludzi, że wiesz, że mnie będą gwałcić kijami na przykład, kurwa, ja nie umiem tego, kurwa, wiesz. Ja jestem świadomym gościem, kurwa, wiesz o co chodzi, ja nigdy bym nie zrobił krzywdy po prostu nikomu, ja jestem... No ja wiem o tym najlepiej, bo znamy się od 10 lat, tak? Wiem o tym najlepiej, stary, mi tego nie musisz udowadniać, tylko niestety ludzie mogą mieć problem ze zrozumieniem. 5 złotych. To by było na tyle. No nie wiem, mi go szkoda. Czyli jakby to, co miał ten materiał wytworzyć, to wytworzył. Bo mi, oglądając ostatnią scenę, było go szkoda. Mimo, że wiem, co tam jeszcze się pojawi, nie? No ale ja mam słabość do Boxdela. Nawet teraz, mimo że się zawiodłem w chuj na nim, że mnie oszukiwał taki długi czas, że nawet po tym moim materiale, nie, to ja mu tam powiedziałem, najpierw pochwalił ten mój materiał, że bardzo dobry materiał. I ja mu właśnie mówię, ej, widzisz, obiecałeś mi, że zerwiesz z tamtym środowiskiem, a spiskowałeś z Dubielem na fejmie, a on nie, tylko on podbił, zadał mi jakieś pytanie, to odpowiedziałem. A ja mówię, ale nawet śniadanie jedliście razem. On nie, co ty w ogóle gadasz? I że w ogóle to Dubiel coś tam do niego zagadywał, więc on jakby odpowiedział. A jest na przykład materiał MMA bądź na bieżąco. MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Mateusz Miściwojewski, mam być na bieżąco. O. Skończyć, co nie? No wydaje mi się, że nie, tym bardziej, że... O, ej, Dubiel, poczekaj na mnie potem. I teraz patrzcie, teraz Boxdel przetworzy wiadomość, mówi, o kurwa, przecież jest włączona kamera i to 5 złotych. Będzie, kurwa, że dojdzie to, że każdy się strzali tutaj, nie? I będzie teraz Boxdel przetwarzał. Okej. Lepiej się nie dało. Fajna wiśnia na torcie, dobry main eventik. Więc jakby tutaj kolejny raz widzę, że mnie nie mówi mi prawdy. No nieważne. Dobra, zobaczmy tutaj, bo się pojawiło podobno coś nowego. A nazwisko osoby, o której mówię, zaczyna się na literę G. Że jest powiązana z tamtymi osobami. Dobra, kurwa, bo się już wystraszyłem, że to Gimper. A Gimper to nie ma tak na nazwisko, on ma działowy. Nazwisko osoby, o której mówię, zaczyna się na literę G. Nie, napisał tutaj, że nie chodzi o WG, czyli nie chodzi. Ja pierdolę, ciekawe co tu jeszcze wyjdzie.